sobotni poranek, jeden z tych dni, kiedy czuję, że żyję. Trasa typu klasyka gatunku, kiedy się ścigałem, 3-4 razy w tygodniu pokonywałem tą rundę. Klasyka, ponieważ Sobótka, Dzierżoniów, Kamionki, Przełęcz Jugowska, Sokolec, Rzeczka, Przełęcz Walimska to przede mną. Aktualnie wspinam się na Przełęcz Jugowską od strony Kamionek. Podjazd mój ulubiony. Kiedyś w dobrych czasach brakowało tutaj miejsca na zrobienie testu 20-minutowego, ale zazwyczaj wystarczało tej góry i to jest moim zdaniem bardzo fajny podjazd, żeby taki test wykonać. Teraz coś tam jadę 14 na godzinę, 15, nie wiem czy było widać, 290 W, ale to co najważniejsze, z dużej płyty udało się, może to jakaś oznaka formy, albo po prostu wyspałem się dobrze tej nocy. 54 płytę wciągnąć na emeryturze nie jest łatwo, ale jest ok. Poranny wyjazd ma swoje plusy, mały ruch. Do tego ja zawsze wybieram jakieś kanały, boczne drogi, kosztem gorszej nawierzchni, ale jest większy spokój. Polecam w dobie tego, co się dzieje na drogach. No cóż, jutro gonitwa na MTB, strefa Głuszyca, MTB. Pójdzie trochę przerwy. Ja lecę na Tour de Pologne komentować dla TVP Sport. 5 dni zmagań na popandemicznym naszym narodowym turze z udziałem reprezentacji Polski, a Was zapraszam na 4. etap PKU Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk, Żmigród, Prusice, nowa trasa, nowe dystanse, nowa otoczka graficzna wyścigu, nowi sponsorzy, dużo nowości w tym roku, także trzymajcie się ciepło. Ja sobie dalej lecę. Jest fajnie. Doganiam jakiegoś pana na góralu, który też turystycznie na emeryturze, tak jak ja. No nic. Widzimy się pewnie na Tour de Pologne. Coś tam dla Was nagram. Czołem.